Jednym z bardziej łakomych kąsków dla internautów jest darmowa muzyka. Na imprezach, w klubach, w warsztatach fryzjerskich puszcza się muzykę i bardzo często robi się to nielegalnie. Czasami świadomie, a czasami nie. Ostatnio była taka fala procesów taksówkarzy, którzy łamali prawo autorskie, bo puszczali muzykę w taksówkach, czyli w miejscu pracy, robili to publicznie. I jaka jest alternatywa? Co zrobić, jeśli nie chcemy płacić za X-u, jeśli nie chcemy przechodzić tej całej procedury prawno-autorskiej? Możemy udać się do serwisów, które gromadzą otwarte zasoby, darmową muzykę na wolnych licencjach. Takie dwa najbardziej popularne to SoundCloud.org i Jamendo.com, pisane przez J. I możemy mieć pewność, że większość utworów, które tam się znajdują, one też są jasno oznaczone, będzie na wolnej licencji i nie musimy pytać autorów o zgodę i nie musimy płacić za X-u. Możemy swobodnie puszczać na weselach, imprezach, tarasie, taksówce czy w dowolnej knajpie. I zadanie dla Was wiąże się ze sporządzeniem takiej listy hitów, playlisty na CC, na Creative Commons. Więc zachęcamy, żebyście poszperali sobie w tym serwisie, sprawdzili Wasze ulubione gatunki muzyczne. Tam są różne kategorie wyszukiwania, popularności, długości, jakości, gatunku itd. I żebyście przysłali do nas takich 10 linków, kawałków muzycznych, mogą być przeróżne gatunki. Ważne, żeby przysłać linka i opisać autora. To jest minimum, które jesteśmy winni tym, którzy udostępniają nam muzykę na otwartych zasadach. Trzeba napisać imię i nazwisko albo pseudonim w serwisach muzycznych znacznie bardziej popularny i taką listę 10 utworów będziemy promować.